Odpowiedzialność, jaką mamy w związku z rozłamami w chrześcijaństwie. Chociaż bezsprzecznie otaczają nas setki różnych odłamów i wspólnot religijnych istniejących w obrębie chrześcijaństwa, fakt ten nie zwalnia nas wcale z odpowiedzialności. Przez nasze postępowanie powinniśmy złożyć praktyczne świadectwo o prawdzie, że istnieje jedno ciało Chrystusa, i w widoczny sposób wyznawać jedność Kościoła Chrystusowego. Nie możemy zachowywać tylko teorii o istnieniu jednego ciała. Jesteśmy wzywani, aby w kwestii chrześcijańskiej społeczności dawać praktyczny wyraz tej błogosławionej prawdzie i składać świadectwo wobec wszystkiego, co jej przeczy. Ten sam znany chrześcijański autor, którego wcześniej już cytowaliśmy, a mianowicie Charles Henry McIntosh, napisał: jeśli chrześcijanin rozpozna jedność Kościoła Bożego, uzna ją i zapragnie zamanifestować w praktyce pierwszego kroku, jakiego powinien dokonać, pierwszym krokiem będzie wystąpienie z wszelkich systemów religijnych chrześcijaństwa. Nie zaniechajmy starań, by rozpoznać, jakim powinien być nasz kolejny krok. Bóg nigdy nie daje nam światła na dwa kroki za jednym razem. Czy prawdą jest, że istnieje tylko jedno ciało? Bez wątpienia. Przecież Bóg tak mówi. Skoro tak, to odłamy, sekty, systemy religijne utworzone w chrześcijaństwie sprzeciwiają się wyraźnie myślom i woli Boga, przedstawionym w Jego Słowie. Co mamy zatem uczynić? Opuścić je. Możemy być pewni, że to pierwszy krok we właściwym kierunku. Nie możemy dawać praktycznego wyrazu jedności Kościoła Bożego, będąc związanymi z tym, co jej w praktyczny sposób zaprzecza. W teorii możemy mieć dokładne zrozumienie prawdy, a jednak przeczyć jej w praktycznym postępowaniu. Jeżeli jednak pragniemy szczerze wyznawać prawdę o jednym ciele, naszym pierwszym odruchem i podstawowym obowiązkiem jest całkowite odłączenie się od wszelkich ugrupowań i rozłamów, które dokonały się w łonie chrześcijaństwa. A co dalej? Patrzeć tylko na Jezusa, Hebrajczyków 12, rozdział 2, werset. I trwając w tym, iść aż do końca. Czy mamy może stworzyć nową wspólnotę lub przyłączyć się do jakiejś innej, być może bliższej biblijnym zasadom niż ta, w której dotychczas tkwiliśmy? Przenigdy. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko bezpowrotnie odejść od otaczających nas zewsząd ruin i gruzów i znaleźć niewyczerpane źródło w doskonałej wystarczalności imienia Jezus, który sam jeden jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze potrzeby. To w Nim jedynie mamy utkwić nasz wzrok, znajdując się w otoczeniu rozwodnionej prawdy i jej pourywanych fragmentów, aż dotrzemy bezpiecznie do przystani wiecznego odpocznienia i chwały. Różnorodność członków ciała jest bardzo ważną kwestią i to jest bardzo ważne, żebyśmy to również rozważyli. Mamy różne członki ciała Chrystusowego i przydzielone im funkcje, nakreślone w pierwszym liście do Koryntian 12 rozdział. Czytamy tam o różnych częściach ciała, takich jak stopa, ręka, ucho, oko oraz ich różnorodnych funkcjach i charakteryzującej je wzajemnej zależności. W 28 wersecie 12 rozdziału 1 listu do Koryntian apostoł mówi: Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po drugie proroków, po trzecie nauczycieli, po czwarte moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania i różne języki. Jest to kilka z różnych darów, jakie istniały w pierwszych dniach Kościoła. W liście do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset,
czytamy o Chrystusie, który wstąpiwszy na wysokość, udzielił ludziom darów. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Te, które znajdujemy tutaj, są trwałymi darami, które wyjąwszy urząd apostolski, możemy oglądać w późniejszych czasach Kościoła. Dary te pozostają bowiem aktualnymi aż do momentu przyjścia Chrystusa, na co wskazuje werset 13. Czyli On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Dziś mamy jeszcze proroków, ewangelistów, pasterzy i nauczycieli. Owe szczególne dary, a zarazem części ciała wymienione w powyższych wersetach, stanowią pierwszoplanowe członki o publicznym charakterze służby dane Kościołowi dla budowania ciała Chrystusowego. Charakter udzielonych im darów i ich specyficzne funkcje warto omówić i myślę, że się to uda chwilę później temu przyjrzeć. Zwłaszcza gdy będziemy omawiać temat służby wewnątrz Kościoła, będzie to przydatne. Godnym uwagi jest fakt, że apostoł starannie podkreśla znaczenie i potrzebę obecności mniej zaszczytnych członków ciała, które nie są tak zauważalne, przodujące i rzucające się w oczy, jak te wspomniane wcześniej. Żaden człowiek nie ma prawa wynoszenia się na drugiego, nad drugiego członka i mówienia: nie potrzebuję ciebie. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się słabszymi, są potrzebniejsze, pisze natchniony przez Ducha Świętego apostoł. Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. Tak mówi nam pierwszy list do Koryntian 12, 24-26. To bardzo praktyczne pouczenia, ściśle powiązane z prawdą o tym, że jako wierzący jesteśmy członkami jednego ciała. Powinniśmy wziąć je pod uwagę, a przede wszystkim zapisać głęboko w swych sercach. Dotyczą one naszego codziennego życia i relacji między wierzącymi, zarówno w sprawach codziennych, materialnych, jak i duchowych. Powinniśmy codziennie uświadamiać je sobie i praktycznie urzeczywistniać. Jest jeszcze inny fragment Pisma Świętego, mówiący o ciele i jego mniej znacznych członkach, którego także nie powinniśmy pominąć. List do Efezjan, 4 rozdział, 16 werset, wyjaśnia nam, którego, to znaczy Chrystusa głowy, całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Werset ten przypomina nam, że nawet tak wydawałoby się mało znaczące stawy, których niemal nie widać, muszą dostarczać ciału właściwej funkcjonalności, zgodnie z zamiarem ich Twórcy, Chrystusa. Każda cząsteczka musi pracować efektywnie, jeżeli cały organizm ma funkcjonować sprawnie i wzrastać zdrowo. Każda jedna cząsteczka musi pracować efektywnie, jeżeli cały organizm ma funkcjonować sprawnie i wzrastać zdrowo. Jeśli teraz przyjrzymy się miejscu wyznaczonym przez Boga, to każdy członek ma swoje miejsce wyznaczone przez Boga. Tak mówi nam pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 18 werset. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. Widzimy tutaj suwerenność Bożą.
w przydzielaniu wierzącemu miejsca, jakie ma miejsce zajmować wierzący w ciele Chrystusowym. Jednocześnie dostrzegamy, że Bóg według swego uznania każdemu członkowi wyznaczył specyficzne, właściwe dla niego miejsce i funkcję. Nikt nie ma prawa wybierać miejsca dla siebie samego, ani zgłaszać życzeń lub podnosić roszczeń co do funkcji, jaką miałby sprawować w ciele Chrystusowym. Każdy wierzący otrzymuje od Boga swoje miejsce i zostaje przez Niego wyposażony w to, co jest niezbędne do wykonywania przypisywanej mu funkcji jako indywidualna, odrębna część ciała. Powinniśmy pamiętać, że skoro Bóg wyznaczył i przydzielił nam miejsce w ciele Chrystusowym, to ulokował nas tam w konkretnym celu dla wykonywania określonego dzieła. To praktyczna strona tej ważnej prawdy. Gdy ją sobie rzeczywiście uświadomimy, będziemy zabiegać o urzeczywistnianie jej w praktyce, aby dawać wyraz temu, że jesteśmy konkretnie tym, a nie innym członkiem w ciele Chrystusa, posiadającym tę, a nie inną funkcję. Każdemu wyznaczył jego zadanie, brzmią proste słowa Pana Jezusa w Ewangelii Marka 13, rozdział 34, werset. Głowa steruje członkami. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy pamiętali, że w ciele głowa steruje członkami. Z wcześniejszego naszego obserwowania Kościoła jako ciała Chrystusa wynika, że ludzka ordynacja na stanowiska kościelne oraz osobiste aspiracje i zabieganie o daną pozycję lub wykonywanie jakiegoś dzieła w Kościele Bożym są z gruntu nie na miejscu. Nikt z ludzi nie ma uprawnień do powoływania siebie lub innych do służby słowa, posługi nauczycielskiej i tym podobne. Powołany musi być przez Pana i powinien działać w szczerym przekonaniu, że jest to konkretnie dla niego wyznaczone przez Boga miejsce w ciele Chrystusa. Jeżeli rzeczywiście jest to jego powołaniem, Bóg wyposaży go w zdolność do wykonywania tej pracy, a jego dar zostanie rozpoznany w Kościele. Każda osoba odpowiedzialna jest przed Panem za wykonywanie powierzonych jej zadań w ścisłej zależności od Chrystusa głowy, która powołuje i steruje. Obowiązkiem każdego wierzącego jako członka ciała jest zabieganie o rozeznanie i zabieganie o to, żeby rozpoznać w osobistej społeczności z Panem, jakie miejsce Pan przydzielił w ciele Chrystusowym i jakie są przewidziane dla takiej osoby zadania, których powinien się podjąć. Czyli precyzując, obowiązkiem każdego wierzącego jako członka ciała jest zabieganie o rozeznanie w osobistej społeczności z Panem, jakie miejsce przydzielił mu on w ciele Chrystusowym i jakie są przewidziane dla niego zadania, których powinien się podjąć. Wiemy, że to właśnie w głowie znajdują się ośrodki zarządzające ruchami i większością funkcji ludzkiego organizmu. Na takiej samej zasadzie Chrystus, głowa jego duchowego ciała, Kościoła, jest tym, który musi wydawać dyspozycje i kierować ruchami poszczególnych członków i czuwać nad ich współdziałaniem. Jeśli chodzi o fizyczne ciało, sprawowana przez głowę kontrola dokonuje się za pomocą układu nerwowego, który komunikuje głowę z każdą częścią ciała. W duchowym ciele taka kontrola, kierowanie i komunikacja z członkami ze strony Chrystusa, głowy ciała, sprawowane są przez Ducha Świętego, który mieszkając w każdym wierzącym z osobna, łączy członki ze sobą oraz z głową w niebie. Moglibyśmy zatem porównać Ducha Świętego do układu nerwowego w ludzkim organizmie, będącego swego rodzaju komunikatorem pomiędzy głową a poszczególnymi członkami.
Jeżeli dbamy o to, aby nie zasmucać przebywającego w nas ducha, będzie on pobudzał nasze serca do określonej służby i prowadził krok po kroku do celu pod bezpośrednim zwierzchnictwem głowy Kościoła. Wyklucza to całkowicie naszą samowolę, a oznacza poddanie się kierownictwu Ducha Świętego. Nie wolno nam go gasić. Jeżeli zwróciłbyś się na chwilę ku dziejom apostolskim, ku dziełom Ducha Świętego opisanym w Dziejach Apostolskich 13, od 1 do 5, znajdziesz tam dobitny przykład kierownictwa sprawowanego przez głowę za pośrednictwem Ducha Świętego, Świętego Ducha Bożego, podczas wykonywania służby pańskiej przez pewnych proroków i nauczycieli w zborze w Antiochii. Rzekł Duch Święty, odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Następnie poprzez posty i modlitwę, miejscowe świadectwo Kościoła, lokalny zbór w Antiochii wyraziło swą społeczność z wybranymi przez Boga sługami. Na koniec wierzący zamanifestowali swą tożsamość i jedność z nimi w powierzonym im dziele przez włożenie na nich rąk, po czym odesłali ich. W Słowie Bożym znajdujemy natchniony komentarz, a oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji. Taki był porządek w tym jednym z pierwszych chrześcijańskich zborów. I taka jest aktualnie Boża droga, jaką przewidział On i dla nas na każdy czas. I jeżeli widzimy to, to widzimy, że ciało Chrystusa jest organizmem. Przyglądając się podstawowym dotychczas prawdom Słowa Bożego na temat tego, że ciało Chrystusa jest organizmem, powinniśmy dojść zgodnie do wniosku, że Kościół Boży nie ma nic wspólnego z ustanowioną przez człowieka organizacją, lecz jest raczej żywym organizmem składającym się z żywych członków. Członki te zamieszkane są przez Ducha Świętego i połączone z żywą głową w niebie, która sprawuje nad nimi kontrolę i kieruje całym ciałem. Całym ciałem. Czy istnieje jakakolwiek różnica pomiędzy organizacją a organizmem? Tak, i to dość znacząca. Organizacja to utworzone przez człowieka stowarzyszenie, ludzka wspólnota, podczas gdy organizm to żywa i zharmonizowana istota, powołana do bytu przez Boga. Księga Dziejów Apostolskich, opisująca dzieła Ducha Świętego, we wspaniały i zapierający dech w piersiach sposób unaocznia nam praktyczne funkcjonowanie tego żywego organizmu, jakim jest Kościół, w pierwotnej fazie jego rozwoju, pobudzany przez Ducha, od którego otrzymywał niezbędną energię, kierowany za jego pośrednictwem przez przebywającą w niebie głowę, działał nadzwyczaj sprawnie. Jego poszczególne członki wypełniały dzieło Boże, nie posiadając żadnego ludzkiego lidera czy organizacji na ziemi. Wszystko działo się w zaskakującej jedności i harmonii, jakich nie osiąga się nigdy przez ludzkie zaangażowanie, zorganizowanie i kooperację. Pismo słusznie napomina nas, abyśmy zachowali jedność ducha. Wierzący tamtych czasów udowodnili w praktyce, że posiadali w chwale żywą głowę i że Chrystus nie był ich zwierzchnikiem jedynie na papierze, lecz osobą realną, zaspokajającą ich wszelkie potrzeby. Zawsze okazywał się zupełnie wystarczającym i niezawodnym w każdej nagłej zmianie i sytuacji, jakie miały miejsce przez wieki historii Kościoła. I nadal nie zawiedzie tych, którzy mu ufają. Jednak to, czy doświadczamy realności tej prawdy, zależy wyłącznie od nas i od tego, jak dalece staramy się jemu podporządkować. Dołóżmy zatem wszelkich starań, aby zamanifestować w praktyce, że wierzymy w całkowitą wystarczalność naszej uwielbionej głowy w niebie. I to przecież prowadzi nas do zauważenia uderzającego kontrastu, bo rozglądając się w dzisiejszym chrześcijaństwie,
Nie trzeba wiele, aby zauważyć, że niemalże w każdym aspekcie pozostaje ono w skrajnym kontraście do Kościoła, jaki jest opisany w dokonaniach wysłanników, w dziejach apostolskich, funkcjonującego zgodnie z Bożymi myślami przedstawionymi szczegółowo w listach apostolskich. Zamiast żywego organizmu egzystującego w radosnej harmonii, gdzie okiem sięgnąć widzimy setki mnożących się organizacji kościelnych. Każda z nich posiada swego zwierzchnika, urzędników niższej rangi itd., ustanowionych i sprawujących władzę oraz zwierzchność nad trzodą w cudzysłowie. Sporadycznie zdarza się, by Chrystus uznawany był za głowę Kościoła i by dawano mu pełną wolność do sterowania członkami za pośrednictwem Ducha Świętego. Jeżeli chodzi o urzeczywistnianie tego aspektu, to dla przeważającej większości Chrystus w praktyce jest jedynie reprezentacyjną figurą w niebie. Również i Duch Boży nie jest traktowany jako żywa osoba i moc na ziemi, na której się polega. Chrystus i Duch Święty zostali niemal całkowicie wyparci przez ludzkie mechanizmy i usystematyzowane organizacje kościelne. Co więcej, nie dotyczy to tylko nieposiadających życia z Boga czczonych jako wielebni czczych wyznawców, lecz również wielu prawdziwych wierzących, choć może nie w tak zastraszającym stopniu. Tak być nie powinno. Ale co mówi Pismo, jak mamy w Galacjan 4:30, ale co mówi Pismo? To powinno być zawsze naszym szczerym pytaniem. Tak mówi Pan. Powinno być z kolei naczelną zasadą każdego naszego przedsięwzięcia, decydującą o wszelkiej praktyce i każdym podejmowanym kroku. Wszystko, co nie odpowiada wskazaniom Jego słowa, jest niezgodne z Jego wolą. I każda taka praktyka powinna zostać przez nas zaniechana lub odrzucona. Oby Pan, prawdziwa głowa Kościoła, działał aktywnie w sercach zarówno pisarza, jak i czytelników, rozświetlając owe kosztowne prawdy dotyczące Jego ciała i wzbudził w nas szczere pragnienie postępowania zgodnie z nimi w praktyce, w odłączeniu od wszystkiego, co w tak bolesny sposób im zaprzeczy.